zrobimy prosty skrypt, który sprawdzi, czy użytkownik był na stronie. Do tego celu użyjemy ciasteczka, które się zapisze w momencie, kiedy on kliknie na określony link. Na początek zrobimy prosty formularz, który poprosi użytkownika o wpisanie, o kliknięcie. Odwołamy go do cookie.php. Metod równa się post. I tutaj będzie po prostu jeden przykładowy tekst. Kliknij tutaj, aby zapisać swoją obecność. Czyli po prostu w ten sam sposób ciasteczka, przeglądarce zapamiętują, kto gdzie był, ile było odwiedzin, ile było kliknięć, jakiś tam lubię to, etc. I value wyślij, czyli input typ równa się submit i value równa się wyślij. Dobra, zapisz to, czyli na stronie to będzie wyglądało w ten sposób. Localhost zapomniałem, jak ja to nazwałem. No, chyba cookies, chyba tak. O, tak to będzie wyglądać. I teraz jak zrobić, żeby w momencie, gdy użytkownik kliknie na ten przycisk wyślij, to zapisało się ciasteczko. Czyli tworzymy tutaj nowy skrypt PHP. On będzie używać funkcji setCookie. To jest funkcja, która zapisuje ciasteczka. I tutaj ona pobiera 6 argumentów. Pierwszy argument to jest nazwa ciasteczka, a drugi to jest wartość, czyli tu przypiszemy jej wartość 1 i w zasadzie te argumenty wystarczą, ale możemy jeszcze dodać takie argumenty jak na przykład czas, jak długo to ciasteczko będzie działać, jak długo będzie obowiązywać, oraz na przykład taki argument jak adres internetowy stron, na których będą obowiązywać i jeszcze coś tam, ale te dwa w zasadzie są najważniejsze, czyli używam tej funkcji setCookie i chodzi o to, że w tym momencie, kiedy zostanie wywołany ten skrypt, to ta funkcja zadziała i do ciasteczka nazwie obecność zostanie przypisana wartość 1. A jeszcze, żeby nie było tak pusto na stronie, to dodamy tutaj jakieś podziękowanie. O, okej. Okay. I teraz musimy to zapisać pod taką nazwą, jak tutaj użyliśmy w tym formularzu, czyli cookie.php, żeby on wiedział, żeby wywołać właśnie ten skrypt. Cookie. Save. I teraz jeszcze, jak sprawdzić, czy to ciasteczko zostało rzeczywiście zapisane, czyli na przykład jak policzyć liczbę odwiedzających gości, na przykład takim skryptem. No można zrobić taki skrypt, który za każdym razem będzie, powiedzmy, utworzymy pętlę, że za każdym razem, gdy zapisze się ciasteczko, no to będzie plus 1 i to się będzie zapisywać. Tak na przykład działają liczniki lubię to, powiedzmy, na stronach. Albo jakieś tam liczniki odwiedzin, księgi gości i tym podobne. Czyli stworzymy sobie jeszcze jeden skrypt, niezależny od pozostałych dwóch. Nazwiemy go może sprawdzenie. I teraz tak, wszystkie ciasteczka są zapisywane w zmiennej lokalnej o nazwie cookie i w zmiennej globalnej, przepraszam, o nazwie cookie i możemy po prostu się odwołać do tej zmiennej i sprawdzić, czy nasze ciasteczko się tam znajduje. I w tym celu użyjemy funkcji isSet, czyli na przykład stworzymy funkcję warunkową, operator warunkowy if i set i on sprawdzi, czy w zmiennej cookie, którą tutaj wywołamy, dużymi literami cookie, znajduje się ciasteczko o nazwie obecność.
Tak, w zasadzie tyle wystarczy, bo domyślnie to jest przyjmowana wartość 1, czyli już tego nie muszę pisać. Jeśli tak, no to niech się wyświetli informacja, że użytkownik był na stronie. No a jeśli nie, no to oczywiście, że użytkownika nie było. Echo. Użytkownika nie było na stronie. I teraz możemy sprawdzić, jak to działa. Czyli tak, dopóki oczywiście ten skrypt nie zadziałał, no to oczywiście ciasteczka nie ma zapisanego o tej nazwie, czyli powinno mi się wyświetlić ten komunikat, jeśli wejdę na tą stronę internetową, więc sprawdźmy, czy tak jest. Cookies. Sprawdzenie. Sprawdzenie. .php. Użytkownika nie było na stronie, tak jak powinno się wyświetliło, czyli to znaczy, że ciasteczko jeszcze nie ma. No a teraz sprawdzimy, czy ono się zapisze, czyli kliknij tutaj, aby zapisać swoją obecność, dajemy wyślij i w tym momencie ciasteczko o nazwie obecność powinno się zapisać, czyli sprawdzimy, czy ono tam jest. Sprawdzenie .php. Aha, to ten, dużymi literami to ma być zapisane. X zapisz. O, użytkownik był na stronie. Ciasteczko zostało zapisane. A i to na razie tyle, to są podstawy właśnie działania ciasteczek w języku PHP.